Pierwszy dzień pracy, kurzymy się nieźle. Nocy, nie w nocy, przez ostatnie parę dni. To jest pierwszy wyjazd poświąteczny. Napadało trochę śniegu, ja wszystkiego uprzątnąłem z przyczepy. I wije się za mną teraz ogon białej chmury. Początek tygodnia nie odbył się bez przygód, jest zimno w dalszym ciągu, minus 16. Przyjechała policja do nas na parking i zwróciła uwagę koledze, że nie powinien idlować, nie powinien trzymać trochę włączonego na obrotach jałowych, bo tu jest takie prawo w naszej miejscowości, gdzie mamy parking, że można tylko mieć włączonego trochę przez 15 minut. A przy takich mrozach weź, ten przepis nie jest zbyt praktyczny. Podobno ludzie komplejnują, że troki ryczą na parkingu, bo tu naokoło są domy mieszkalne, prawda? W pewnym sensie to rozumiem. Ale ten kap też jest chyba taki, ja z nim nie rozmawiałem osobiście, on tylko do kolegi się przyczepił. Ja miałem natomiast przygodę... Momencik, zakręcę. Która polegała na tym, to jest mój ładunek w pełnej kresie. Odkryłem, że nie mam powietrza w jednej oponie na przyczepie. Musiałem je ładować. Nabicie opony to zajmuje od zera, to zajmuje z 10-15 minut. I teraz muszę monitorować, czy ona, bo nie sądzę, żeby ona była przebita. Ona po prostu tak krzywo gdzieś była, chyba tak zgaduję. Przy obciążeniu na ładunku tak podjechałem trochę pod górkę tyłem przyczepy. Nie powinno się dostać oczywiście, gdyby opona jest dobrze założona i szczelnie trzyma się wokół felgi, ale ja liczę na to, że to nie jest dziura w oponie, prawda? To się okaże, zobaczymy. Do celu raptem 40 mil, mam rozładunek pod Chicago. Zrzucam te kable i jedziemy dalej z Indiany do Wisconsin. Ładny ładunek, znaczy niestety będzie tarpowanie, więc to będzie upierdliwe, aczkolwiek ładunek jest w miarę okej, płaci. Jedziemy z tym do Wisconsinu i zobaczymy, jak się ułoży ten dzień. Pracujemy. Ostatni tydzień przed nowym rokiem. A więc to jest to, co mi pokazuje mój adres. To jest problem numer 2 dzisiejszego dnia. Jestem po prostu na środku niczego. I w tej sytuacji to jest ewidentnie sprawa jakości pracy dyspatchera. Bo niezweryfikowany adres, zwłaszcza na flatbedach, się zorientowałem, że dużo jest dostaw właśnie takich dziwacznych, takich nie do budynków, nie do... On powiedział na Wagner, w lewo, drugi stop. Te adresy należy weryfikować, aby nie potrzebnie kierowca gdzieś tam nie utknął. Więc on sugerował, żebym pojechał dalej, do drugiego stop signu. Że tutaj jest Mineral Springs, on powiedział około pół mili z tego miejsca, gdzie ja jestem, powinienem pojechać dalej. To są malutkie dróżki. I jestem w kłopocie. Dodzwoniłem się całe szczęście i tam okazuje się, że rozładunek jest w innym miejscu, parę mil oddalonych stąd. Ale jednak... Tak, jak przyjedziesz na złe miejsce, potem zanim się do kogoś dodzwonisz, zanim potem dojedziesz na poprawne miejsce, zanim ktoś ci wytłumaczy i znajdziesz swoją drogę, to jest zmarnowany czas, pół godziny minimum w tym wypadku. Dodatkowo tam już przyjechał jeden truck i go rozładowują, więc ja jestem następny w kolejce. Czuję, że szuram gałęziami po troku. I tak to właśnie bywa. Okazuje się, że rozładunek jest w ogóle na innym steel mill, czyli w takiej dużej hucie jakiejś stali.
tylko to się zrzuca na yardzie odpowiedniej. Tak czy inaczej, ja tam za chwilę dojadę, teraz muszę trochę uważać, bo jest ślisko i spróbuję tutaj skręcić w lewo. Teraz jestem w dobrym miejscu. Wjechałem na teren fabryki Huty Stali przy porcie Indiana, położonym nad jeziorem Michigan. I teraz tu jest chyba jakiś strażnik. Mam nadzieję, że tutaj jest ktoś, z kim mogę pogadać. Dobra, wydaje mi się, że wiem co robić. Mam się kierować w kierunku. Przez tory przejechać. Czyli na wprost. Jarda będzie po lewej. Ale niespodzianka jest taka, że powiedziałem, że gate jest zepsuty, brama jest zepsuta i żeby wjechać do środka muszę albo sam podnieść bramę wjazdową, albo użyć bramę wyjazdową jako bramę wyjazdową. Jadę po lodzie. Ja chyba raczej nie będę żadnych bram podnosił, tylko wyjadę wyjazdem. Przygoda, każdej chwili szkoda. Ja myślę, że wszystko jest w porządku, bo jest raptem za 15:11. Wyjadę tutaj o 12:30. Nawet jakbym wyjechał o 1:00, to dojadę na 2:30 do Elkhart. Do załadunku mam około godziny drogi stąd.
załadunek też łatwy pewnie nie będzie, bo jest starpowanie. I zobaczymy, to będzie albo upierdliwe tarpowanie, albo easy tarpowanie. O widzę gate'a, o którym opowiadał. Tutaj jest kolej. Dużo ciężkiego sprzętu. I wjadę sobie po prostu tą bramę. Trzymać się linii lasu i jarna zrzutkowa na moje kable będzie gdzieś po lewej stronie. Takie otrzymałem instrukcje od pana strażnika. I jak już znajdę to, co mam znaleźć, to myślę, że to pójdzie szybko, bo zdjęcie tych kabli to jest raptem pół godziny na troka. 45 minut się uwinę, bo muszę jednak daneć sobie poskładać z powrotem, łańcuchy poskładać z powrotem. Kawałek się dojedzie. O, to jest chyba się zbliżam, bo widzę po lewej stronie kable. O, widzę trochę przede mną. I okej. Czy on będzie tutaj miał jak nawrócić? Chyba będzie miał. Mam przez ten śnieg przyjechać? Cholera. Spróbuję, żebym się nie zakopał. Się lepiej rozpędzę. Dobra. Do roboty. Yeah, I want to go crazy on Unchain and shit. No, yeah, I'm gonna leave the person. Yeah, this won't not fall off. Yep. Thank you, sir.
Zatem rozładunek poszedł sprawnie, nie licząc tego, co nie poszło sprawnie, prawda? Czyli, że się zgubiłem, po prostu nie miałem adresu zapewnionego poprawnego oraz nie licząc tego, iż opóźniony byłem również przez tą oponę o poranku, prawda? Tak czy inaczej, jadę, śpieszę się, no bo załadunek jest do drugiej, podobno poczekają do 2:30. Ja sobie pomyliłem, bo oczywiście zapomniałem, że to jest już wschodnia strefa. Elkhart, Indiana jest we wschodniej strefie czasowej, więc to mi ucina godzinę. Ja myślałem, że będę tam na pierwszą, tak naprawdę będę na drugą. Zatem bez przerwy na jedzenie jadę wprost do shippera i chcę ten ładunek ogarnąć, jak najszybciej obsłużyć tego klienta i potem jak się załaduje, to ja sobie mogę kawałeczek ujechać i się zatrzymać, coś zjeść, albo może nawet, no nie wiem, coś bym zjadł i jechał, bo wypadałoby przejechać Chicago, to by było dobre, przed 4:00 po południu, zanim się zaczną wypadki i korki, i zatrzymać się na jakieś jedzenie na północnej stronie, to by było dobre. Do przejechania jest przecież krótki obszar, z tego co się orientuję, choć jeszcze nie sprawdzam adresu, jadę w okolicy Madison, Wisconsin. Bardzo znana uniwersytecka miejscowość, która również zdaje mi się stanowi polityczną stolicę stanu Wisconsin, co jest charakterystyczne dla wielu stanów, tak jak w Illinois. Największy ośrodek miejski z największą liczbą ludności, z największym przemysłem nie stanowi stolicy, nie jest tam, gdzie jest siedziba stanowego parlamentu. Z reguły jest to geograficznie wybrana mniejsza miejscowość, położona gdzieś tam w strategicznej lokacji, albo w centralnej części stanu, tak jak jest to w przypadku Illinois, albo bardziej w środkowo-południowej części stanu, jak to jest w przypadku Madison, Wisconsin, o ile się nie mylę. Miejscowość znana jest z Uniwersytetu Wisconsin, który wyprodukował wiele znanych intelektualistów, a także ostatnio z tego, iż to tam przeniesione z Kalifornii zostały Rogue Games, czyli te fitnessowe, jak to się nazywa, crossfitowe igrzyska, można powiedzieć po polsku. My jesteśmy reprezentowani na nich przez bardzo silną dziewczynę, Gabriela Migała. Ona jest czołowej dziesiątce, zdaje się, światowej, choć jest jeszcze bardzo młoda, dopiero co stała się seniorką, zdaje się. Pierwszy raz jako seniorka startowała, albo może drugi raz. Także jest przyszłość dla niej w tym sporcie, ewidentnie. Koniec pierniczenia. Leży tutaj trochę śniegu. Coraz więcej na wschód leży śniegu.
im się bardziej oddalam od Chicago, bo jednak ta burza najbardziej uderzyła w Ohio oraz w Nowy Jork. Chicago zostało potraktowane stosunkowo łagodnie.
Paskudny ładunek. Jakbym wiedział, co mnie tu czeka, to bym tego nie wziął. Mam za krótkie tarpy, żeby to wszystko objąć. Może smog tarpa dam na górę, naprzód. Teraz trzeba to zabezpieczyć, ale miał być 2-fitowy tarp, a jest 8-fitowy. No lipa na maksa. To nie był ładny dzień. Przynajmniej zachód jest ładny. Zatrzymałem się zjeść obiad. Czy śniadanie, czy jakby to nazwać. O 4 po południu nareszcie miałem okazję, żeby coś zjeść. Załadunek zszedł mi, zajął mi 2 godziny. Nie pokryłem całego ładunku całym tarpem, to zresztą widać, chyba jutro wam pokażę, jak to wygląda. Nie wiem, nie pamiętam, czy nagrałem, chyba nie, bo mi padła bateria. Także upierdliwy ładunek, ale jest okej. Jakoś się przemęczyłem. Nikt mi o tym nie powiedział, że miało być 8-fitowe tarpy. Surprise, surprise. Wczoraj, dzisiaj był taki dzień niefortunnych wydarzeń. Dodatkowo jeszcze, dodatkowe niefortunne wydarzenie nazywa się opona na drive'ie. Spadła mi z rima, z felgi. Spadła, znaczy jest od, że się tak wyrażę, że kręci się na felce, prawda, ale nie jest szczelna. Więc ja mam do wyboru albo zajechać do chłopaków na szapę, ale nie wiem, czy jeszcze będą otwarci, bo jest już 5. A dzisiaj jest taki tydzień wolniejszy. Albo zrobić numer, co się robi w Europie. Firestarter, podpalić oponę. Stworzyć wakiem, stworzyć próżnię. Wypełnić oponę. Potem doładować tą oponę i... w ten sposób, ale to już, nie wiem, to już jutro bym to robił, albo dzisiaj, nie wiem, dzisiaj już po ciemku. Bym się z tym nie bawił, jutro rano. Podjechać sobie do Wisconsin na wjazdówkę, na restarejkę. Tam jest dużo miejsc parkingowych i się rozbić na noc, za jakieś 2 godziny. Mniej więcej. A opaną zająć się jutro. W tym tygodniu kręcił się będę cały czas wokół komina. Ta opana nie jest problemem, bo ona mi się jakby nie ściera, nic się z nią nie dzieje. Mógłbym nawet z nią objeździć cały tydzień, który jest krótki i będzie miał mało mil najprawdopodobniej. Ale to jest przy takich temperaturach. Mieliśmy 3 lub 4 noce pod rząd po minus 20, minus 15 w ciągu dnia. Trok stał przez 4 dni na jardzie. 2 razy przyjeżdżałem, żeby go zapalić i trochę go pogrzać. Ale opony oponami, nie? Przy takich temperaturach dzieją się różne rzeczy. Tyle dobrze, że ta opona na trailerze mi wskoczyła i ona się trzyma szczelnie. Trzeba ją dobić. Trzymam na ziemię teraz niższe. Nie wiem, czy to jest błąd, ale ja ostatnio przeczytałem jakiś artykuł, że można spokojnie trzymać 95 PSI na trailerach, a ja tak się na oponach, ja tak się teraz spróbuję na to. Może w zimie można akurat chyba trochę więcej, ale w lecie czemu nie? Nie wiem do końca, jakby to wpływało na zużycie paliwa, ale chyba pomaga to z żywotnością opon. Myślę, że one dłużej w ten sposób wytrzymają i nie będą, będzie mniejsze ryzyko wybuchu. Sam nie wiem, trzeba popróbować nowe rzeczy. Jedziemy do Wisconsin.
Brudno. Bardzo brudno. Tarp. Ciężki tarp. Rozładunek idzie dość ślamazarnie. Szczerze wam powiem. Ale ja swoją robotę już skończyłem. Idę się ogrzać do kabiny. Myślę, że za jakieś pół godziny stąd wyjadę i będę mógł zapalić oponę. I sprawdzić ciśnienie na trailerze również. Jest chyba jeszcze stosunkowo wcześnie. Sprawa się rozwiązała. Pęk mi wentylek. Na pół. Chyba tędy ucieka powietrze. Mam wyciek powietrza, nie wiem czy to jest dziurawa opona, chyba nie. Nic tu nie styczy. No nie dobrze. No więc dobrze, wyjeżdżam. O mój Boże, załadunek zajął bardzo długo. Przyjechałem za wcześnie.
appointment na pierwszą. Wcześniej mnie nie wzięli i summa summarum spędziłem tutaj godzina załadunku i 2 godziny 40 czekania, czyli prawie 4 godziny. Masakra. 4 godziny siedzieć, 3 godziny, 2,5 siedzenia i godzina pracy. Masakracja. Tak czy inaczej jestem załadowany, ładunek jest lekki, to jest dobre. Przelecieć teraz. Teraz tylko się zastanowić, co dalej robić, czy jechać tam na dół, czy po prostu ja bym wolał jechać do domu i przytulić moją babę, zamiast siedzieć w torbie samemu. Idę chyba po prostu za... No zobaczę jeszcze. Wyjadę stąd, zacznę jechać do Chicago. Jadę do Chicago, to czy pod Chicago się zdecyduję. Zobaczymy, jak się będę czuł. Zobaczymy, jak będzie korek, bo jak będzie tam wszystko zapchane, bo Chicago jest często zapchane na kierunku południowym. To mi się nawet nie będzie opłacało jechać. Serio. Koło mnie nie tak daleko, może bym znalazł parki. Z parkingiem jest problem, nie? Będę się zastanawiał, jak tu dojadę. Czasem opuszczamy niegościnny załadunek, chociaż wszystko było w porządku. Ludzie byli bardzo mili, jak to zwykle w Wisconsin. Ludzie są w większości przypadków mili dla mnie. To jednak zmarnowali mój czas. I było to wszystko nieefektywne. No cóż, jest jak jest, nie ma się co za bardzo tym podniecać. Życie. Raz się udaje szybko, raz się udaje wolno. In 3/4 of a mile, enter roundabout. Ciemno, jest się już zrobiło, a tak wygląda ładunek. Nie pokazywałem wam, nie wiem czy coś widać. To są te szpule, kabli, conduit tak zwany. Czyli właściwie pusty plastik, do którego wkłada się drut, tudzież coś innego. Tak to wygląda. Zrobiło się już znacznie cieplej. Śnieg się zaczyna topić. A ja się zatrzymałem i zjem coś dobrego. Dzień dobry. Jestem już z powrotem, byłem w domu. Czwartek, 7 rano. Zaparkowałem sobie na tej plaży niedaleko domu.
Wziąłem Ubera, pojechałem na noc. I co tu dużo gadać, nagle zniknęła zima. Tak wyglądają moje okolice, tu gdzie zaparkowałem troka na zewnątrz. Możemy się przejść i zobaczyć. Zwykła plaza. Dwa inne troki tutaj parkowały również, które w nocy jeden już wyjechał. To mój ładunek. Wszystko przepatrzyłem, wszystko w porządku. Trok znajduje się pod takim kątem nachylony. To urok tej plazy. I dosłownie z dnia na dzień zima zniknęła. Zima wyróżnia się tym, iż ciężko utrzymać względny porządek w troku. Wszystko się z łatwością brudzi. Jest generalnie bardzo. Ale z dnia na dzień, dosłownie z naszych mrozów, minus 18, minus 20, minus 15, zeszliśmy na temperatury minus 4. Minus 1 w nocy, a w dzień plus 6. Plus, o, nawet ma być plus 12 w najbliższym tygodniu, więc wszystko tutaj raz, dwa się potopi. I ja tak myślę, że na razie zimy w ogóle nie będzie w tym rejonie kraju. Podgrzewam silnik. Ja, jakby tak do 130 podeszła temperatura, to by było dobrze. Wiadomo, jak to jest na początku. Olej uwielbia 220. Znaczy olej uwielbia 220. 220 Fahrenheita to jest idealna temperatura dla silnika. Jak się startuje, to ten olej jest bardzo zimny. Chociaż to nie są takie mrozy jak poprzednie, więc to nie ma większego znaczenia, ale tak poidlować go do 130 to by było dobrze. Ciśnienie jest już małe. Znaczy, że olej się wyraźnie ocierpliło. Do celu pozostała godzina. Wezmę highwaya, coś będę wykupiał. Nie będę się wygłupiał, zamiast jechać drogami, wezmę sobie highwaya i zobaczymy, jak ten dzień się ułoży. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie. Mam nadzieję, że odbiorę szybko jakiś ładunek. Pojadę gdzieś znowu, może do Wisconsin, albo do Ohio. Albo dokądś, do Iowy może, czy dokądś, czy do Illinois. Do Iowy to już za daleko. Tak, żeby w piątek się załadować czymś z powrotem i wrócić do domu. Taki jest plan. A jak wyjdzie, zobaczymy. Dobrze, jesteśmy na załadunku. I to jest load, który leci do Columbus, Ohio. Okazuje się, że to jest kupa różnego junku, małe palety, różne jakieś takie żelastwo. Prosty ładunek. Ale parę strapów i będzie ok. Natomiast miałem fajny ładunek z Ohio już zabukowany do Wisconsin za dwójkę, ale niestety to nie będzie, straciłem go.
dlatego jeszcze nie mam backhaula z Ohio i zobaczymy, co się wydarzy, to jest dopiero jutro. A tymczasem jarda na południowych przedmieściach Chicago, jestem w South Holland albo Harvey, te okolice. I myślę, że pójdzie tu sprawnie, prosty ładunek. I nie sądzę, żeby był taki ciężki, jak miał być rzekomo. Często jest tak, że ładunek ma mieć jakąś określoną wagę, ale się okazuje, że waga jest, że nie często, ale raz na jakiś czas się zdarza, że waga jest lżejsza niż spodziewana, a raz na jakiś czas zdarza się, że waga jest cięższa niż spodziewana. Ale to rzadziej. Chyba ten gość będzie mnie ładował. Kolega chyba się będzie teraz męczył, żeby wycofać z ulicy. A mi załadunek w międzyczasie poszedł sprawnie, bardzo sprawnie. Okazało się, że to jest towar o połowę mniejszy. O połowę. Jedną trzecią tego, co... Miałby ważyć bardzo mało junk. I w takim układzie zasuwamy do Columbus i jest możliwość to rozładować nawet jutro. To by było dobre. In 1/4 mile, turn left. Piątek, ostatni piątek roku pańskiego 2022 i jesteśmy przed ostatnim dropem dzisiejszego dnia. Delivery jest oddalone jakieś pół godziny od tego miejsca, gdzie się zatrzymałem. Jestem na resajce. Ładny wschód słońca. Robi się coraz cieplej. Zadzwoniłem się do faceta kogoś, czekają na mnie. Rozładunek to jest jednak job site, czyli na budowę to dowożę. Myślę, że szybciutko mi to zdejmą. Wiem, jak dojechać. Także nie spodziewam się żadnych komplikacji. Z kolei dostałem już ładunek z powrotem. Świetnie płaci, 2700. Idzie do
Minneapolis. Aha, by the way, nie popatrzyłem, czy on idzie na poniedziałek, czy on idzie na wtorek. Zobaczmy. 1/3, czy w takim razie na wtorek. Świetnie, czyli wyjadę sobie prawdopodobnie w poniedziałek po południu, albo we wtorek wcześniej rano. Rano. A ładunek izolacji, więc ładunek leciutki, opływowy, dobry na spalanie i myślę też, że... Co myślę? Upierdliwy będzie to zatarpować, bo muszę to tarpować, to jest upierdliwe, mam 8 i 6, więc jak załaduję całą paletę, no to ja chyba nawet użyję 3 tarpy. Zobaczymy, jak to będzie, nie przejmuję się tym na razie. Mogę wyjeżdżać, zrobiłem przegląd jeszcze wczoraj wieczorem, dzisiaj tylko łoponki. Jedną łoponkę mam cały czas, nie zrobiłem jej, ja myślę, że chcę ją zrobić na jardę, może na jardzie, może dzisiaj wieczorem. Jadę, mam nadzieję, że będę na szapie. Wyjeżdżamy i mam nadzieję, że ten dzień dzisiejszy pójdzie sprawnie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Znalazłem kogoś z granitu. Będę wjeżdżał. Jest budowa, dobrze, że zadzwoniłem rano, ale wszystko jest świetnie opisane. Dobra. Rozładunek idzie wolniej niż się spodziewałem. Pójdę mu pomóc. No, mam pomocnika. Rozładunek w trakcie. O, to już końcówka, ale idzie bardzo wolno, straszne błocko. Ciasno. Okazuje się, że tutaj robią tunel dla... Wiercą tunel dla... po prostu ścieków i wszystko jest rozmoknięte, bo na wjeździe znajduje się taka jakby myjka o
samochodowa. Więc to kreuje jeszcze większe błoto, jak się wjeżdża tak naprawdę. Mały plac, ale da się tutaj wjechać i myślę, że jakoś wymanewruję z powrotem również. Sądzę, że wyjadę stąd za 15 minut. Czyli o 10 rano. Na załadunku będę w okolicach 11. Tam może mi zajdzie 2 godziny. Na pierwszej wyjadę do domu, sam będę miał jakieś 6 godzin. Żeby tylko byli na jardzie, to by było dobre. Znaczy na szafie. Ale zobaczymy. Wolniej. Jesteśmy w drodze, opuściłem już aglomerację Columbus. Jadę do Newark, czyli jest to miejscowość troszkę na wschód. Niecałą godzinę drogi na wschód, a więc oddalam się od 270 North, czyli tutaj chyba jedziemy w lewo. Oddalam się trochę od domu, ale nic to. Jako ładunek jako taki jest wspaniały. Ja nie widziałem bardzo dawno takich rad, żebym ja dostał 3,50 na milę, na tylu milach. To jest świetna rejta, biorąc pod uwagę ciężar ładunku również. Okolice, wiadomo, będę się o to martwił we wtorek. Minneapolis, nie wiem dokładnie dokąd idzie, jeszcze nie wygooglałem, nie wygooglowałem adresu, ale generalnie Minnesota nie jest wymarzonym stanem dla trockera, prawda? Nic to. To są detale. A zatem do celu już niedużo załadować. Spodziewam się też, że też będę miał trochę roboty z tarpowaniem. Zależy jakiego rodzaju jest to izolacja. Jeżeli jest to izolacja taką, jaką odbierałem dzisiaj na początku tygodnia, to jest łatwiej zatarpować, bo ja mogę potem w cholerstwie chodzić.
O, sowa właśnie na dół przyleciała. Albo jeszcze. A jeżeli to jest ta bardziej miękka izolacja typu styropian, to jest trudniej. I więcej. Bardziej delikatnie trzeba się z tym obchodzić. Ale nic, to jedziemy do przodu. O, jest okej. Okay. Dobra, teraz zejść na dół i to wyprostować. Taki ładunek, to ja preferuję takie rozmieszczenie tarpu, że dłuższy daje na początek, a krótszy na koniec, bo wtedy ten mniej mi łapie powietrza, prawda?
entuzjazm. Thank you.
Także wyjeżdżamy z Newark. Załadowałem. Ładunek był kupa zabawy. No turn on red. To był to taki ładunek, że zresztą widzieliście. Nie. O, przepraszam. Rzadko się wydarza, że musisz układać harness i musisz się wspinać na górę przez jakąś rampę na górę ładunku. Przeważnie te safety rules są mniej tak restrykcyjne, mi się wydaje, ale czasami wszystko zależy od firmy, jakie mają przepisy, jakie mają liability. Wszystko chodzi o to, żeby się chronić przed ewentualnymi pozwami, prawda? Chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy. Także ładunek nie był szybki, zajęło mi to razem z czekaniem 2 godziny. Sama robota moja to była godzina i godzina za ładunek. Tarpowanie tak z przodu trochę odwaliłem manianę. Lepiej to można było bardziej opływowo zrobić. Z tyłu jest zrobione bardzo ładnie i generalnie tarpowanie, drugi raz izolację ciągnę w tym tygodniu. Są różnego rodzaju izolacje. Po tej można chodzić, po tej co miałem poprzednio też można było chodzić, a często odbieram taką, po której chodzić nie wolno, bo się zapadniesz styropianową. Te są fajnie zapakowane i porządnie spaletyzowane. Ta pierwsza izolacja, którą biorałem w tygodniu, była przez jakiegoś... To było barachło. Zobaczymy, jak chodzi, jeżeli chodzi o pływowość ładunku. Myślę, że będzie ok. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Właściwie to wszystko chyba. W jakimś czasie zatrzymam się, jeszcze sprawdzę, czy nic się tam nie poprzesuwało. Ale generalnie nie spodziewam się żadnych wydarzeń z tym ładunkiem. Pojadę sobie spokojnie na jardę, pokazuje mi, że na jardę będę 7 wieczorem, więc pewnie z przerwą, może jakimiś korkami, może powiedzmy 8-9 w domu. Chyba, że zajadę na szapę, bo ale już pewnie szapa będzie zamknięta. To taki luźny tydzień. Zadzwonię do nich po południu. Czy są, czy nie ma. Sobotę najprawdopodobniej ich nie będzie. Zostało panał takie głupstwo. To jest po prostu wentyl. Valve stem. Nie wiem, jak to się mówi po środku. Nie wiem, jak się mówi po polsku, bo po środku tego wentylka jest jakby chyba wentyl właściwy, zawór. Ten element czasem zawodzi, ale on jest w porządku. A mi się jakby ułamało ten valve stem przy pompowaniu. On był tak trochę krzywy i ja tak nieraz przesuwałem go, a w końcu pękł i koło. A straciłem powietrze dlatego, że mam wbity jakiś... na coś najechałem, jakiś gwóźdź, róbka. Więc trzeba włożyć, to muszę sobie przypomnieć, żeby wziąć z domu albo kupić, zamówić na Amazonie takie plagi do opony. Ja to w Maździe chyba mam ten kit do łatania opony, bo to w samochodach osobowych bardzo się sprawdza. Za dolara czy za 2 naprawiasz oponę zamiast za 100 dolarów. Jakiś tam serwis, jakbyś miał brać. I to również działa na opony duże w semaju, jeżeli oczywiście dziura jest taka, która wyraża chęć współpracy. Co nie? To można ją wtedy ładnie zaplagować taką olejową, taką oleistą z smaru szczapą. Zatyka się dziurę i się trzyma. Z warunkiem, że dziura nie jest z boku, prawda? Bo z boku to są inne sytuacje, tego się raczej nie naprawi. Także pomimo tego, że taka pierdoła, to jest niestety koło wewnętrzne. Przepraszam. Ja go nie zdejmę w drodze. Powiem, że takim wentyl są takie narzędzie małe, można go wymieniać bez ściągania opony z felgi. I muszę podjechać na szampanie.
Także tyle. To ja się zamykam. Jedziemy do przejechania teraz Columbus z powrotem, Dayton, Ohio, Indianapolis, ja potem już Chicago. Ja mam bazę na południu aglomeracji wietrznego miasta, więc mam nadzieję, że korków również nie będzie, bo tydzień jest ewidentnie luźniejszy, mniej tego transportu na drogach widzę i bardzo jestem zaskoczony pozytywnie tym, iż raty podskoczyły do góry wyraźnie i ja od 2 tygodni fajnie jeżdżę, tak jak powinno być. Ten tydzień świąteczny pobrali ludzie wolnego i mało troków się wydaje. Dziękuję za uwagę, w takim razie życzę wesołego, szczęśliwego Nowego Jorku, bo ten filmik, mam nadzieję, wypuszczę w sobotę, w niedzielę jest chyba Sylwester. Wypuszczę to w ostatni dzień roku i rok zakończyłem również taką wisienką na torcie, fajny bonusik. Traska dobrze, bardzo dobrze płaci. 700-milowa to jest dostawa na wtorek dopiero, czyli na 3 stycznia, a zatem myślę, że 1 stycznia wypuszczę w niedzielę ten film. To jest chyba ostatniego grudnia, to jest niedziela, prawda? 1 stycznia to jest, sam nie wiem, zerknę na kalendarz. A niedziela to jest 31, sobota 31, niedziela to jest 1. Okej, to ja bym go chyba wypuszczę 1. Niedzielka. To dziękuję za uwagę, trzymajcie się, aby 2024 był lepszy i dla was, i dla nas, i dla transportu, i generalnie pod względem wydarzeń typu wojna u naszego sąsiada, co nie? Miejmy nadzieję. A tymczasem, alleluja, idę przed. Na razie, szaka. We'll be right back.